poprzednim wydaniu Sport Raportu informowaliśmy o możliwych szansach Olimpii Grudziądz z walce awans do Ekstraklasy. Od tamtej chwili wiele się jednak zmieniło. Biało-Zieloni rozegrali dwa arcyważne spotkania. Pierwsze wyjazdowe z Miedzią Legnica, a następnie te przed własną publicznością z liderem rozgrywek Górnikiem Łęczna. W pierwszym spotkaniu Grudziądzanie pomimo wielkich nadziei nie sprostali na wyjeździe legnickiej Miedzi. Autorem jedynej, jak się okazało, bramki dla gospodarzy był w 35 minucie Zbigniew Zakrzewski. W sobotę podopieczni trenera Dariusza Kubickiego podejmowali Górnik Łęczna. Spotkanie, choć pełne było emocji, sytuacji podbramkowych, przyniosło zaledwie jedno trafienie. Na nieszczęście dla miejscowych kibiców piłka wpadła do bramki Olimpii. Daniela Osieckiego w 48 minucie pokonał Maciej Szmatiuk. Dzięki tej wygranej Łęczynianie zapewnili sobie awans do Ekstraklasy. Olimpia przy dobrym układzie wyników dwóch nadchodzących seriach gier może liczyć maksymalnie na najniższy stopień podium, który niestety według obowiązujących regulaminów rozgrywek nie premiuje awansem do Ekstraklasy. Drugiej porażki z rzędu doznali również piłkarze Stali Grudziądz. Tym razem trzeci zespół rozgrywek o Mistrzostwa A-klasy nie sprostał na wyjeździe Węgrowiance Węgrowo. Piłkarze Stali nadal mają szansę na drugie miejsce w tabeli. Taki stan rzeczy możliwy jest dzięki bezbramkowemu remisowi, który padł w starciu Piasta Łasin z Pomowcem Kijewo Królewskie, czyli dwóch liderujących drużyn. Kolejny mecz piłkarze Stali rozegrają już w nadchodzący weekend. Spotkanie odbędzie się w Grudziądzu. Rywalem będzie Kasztelan Popowo-Biskupie. A na tradycyjny skrót spotkania Stali Grudziądz z Węgrowianką Węgrowo zapraszamy do ostatniej części dzisiejszego Sport Raportu. Mecz seniorskiej drużyny Stali nie był jedyną rywalizacją sportową pod szyldem grudziąckiego klubu. W minioną niedzielę odbył się również grudziącki turniej piłkarski, którego stawką był Puchar Prezydenta naszego miasta. Rozgrywki były toczone w rocznikach 2003-2004. Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana na obiekcie klubu Stal. Chcieliśmy rozpocząć tak naprawdę takim turniejem rozgrywki tutaj młodych chłopaków, rocznik 2003-2004 i mamy nadzieję, że będzie ten turniej kontynuowany, będziemy go rozwijać. W turnieju udział wzięły cztery drużyny, pierwszy i drugi zespół Stali, Olimpia Grudziądz i Unia Wąbrzeźno. W końcowym rozrachunku zwyciężyli Biało-Zieloni, którzy wygrali wszystkie swoje mecze. Drugie miejsce zajęła pierwsza drużyna Stali Grudziądz. Na najniższym stopniu podium uplasowała się jedyna ekipa spoza miasta, Wąbrzeska Unia. Czwarta zaś pozycja przypada drugiej Stali. Jak zapowiadają władze grudziąckiego klubu, to nie ostatnia taka impreza w tym roku. Na miesiące wakacyjne planowane jest kolejne takie wydarzenie z piłką nożną w tle. Będzie taki turniej i dla młodszych zawodników, będzie też turniej dla starszych. Już niedługo w lipcu, lipiec, sierpień planujemy taki turniej ku pamięci jednego z trenerów, pana Chojnackiego. Na Orliku będzie taki właściwie wieczorny turniej. I też tutaj będą rozgrywki prowadzone, ale jeszcze systematycznie będziemy inne turnieje organizować i zapraszać ciekawe drużyny, tak żeby tutaj młodzież miała miejsce do swoich tutaj ambicji sportowych. O kolejnych rozgrywkach organizowanych przez Klub Sportowy Stal będziemy informowali na bieżąco w kolejnych Sport Raportach. Trzeciej porażki w tym sezonie doznali żużlowcy GKM-u Grudziądz. Tym razem zawodnicy trenera Roberta Kępińskiego nie sprostali na wyjeździe Marmie Rzeszów i przegrali 36-54. Po pierwszych gonitwach niedzielnego pojedynku nikt nie mógł się spodziewać, że porażka będzie miała aż takie rozmiary. Niestety od czwartego biegu rozpoczął się marsz rzeszowian, którzy z każdym biegiem powiększali swoją przewagę. Ostatecznie spotkanie zakończyło się rezultatem 54-36 dla Marmy Rzeszów, którą do zwycięstwa poprowadził duet Kenny Larsen i Maciej Kuciapa. Obaj zdobyli po 12 oczek. Natomiast w grudziąckiej ekipie nie zawiódł po raz kolejny Rafał Okoniewski, zdobywca 11 punktów. Kolejny mecz GKM-u zaplanowano już na 1 czerwca. Tym razem żółto-niebiescy przed własną publicznością podejmą KMŻ Lublin. Początek spotkania o godzinie 14. Wielkimi krokami zbliżają się finałowe starcia w Superlidze Tenisa Stołowego. Tutaj, podobnie jak przed rokiem, powalczą tenisiści Olimpii Unii Grudziądz, którzy w półfinałowych bojach rozprawili się z Kolpingiem Jarosław. W finale na Grudziądzan czeka inny wielki faworyt rozgrywek, Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Pierwszy mecz odbędzie się już najbliższy wtorek o godzinie 18 w Grudziądzu.